Czy twoja szafa wygląda tak? Starasz się w niej przechowywać wszystko? Zamień to na to. Zyskaj porządek i nawet 4 razy więcej miejsca z workami do pakowania próżniowego Storage Plus. Ochroń swoje ubrania, pościel i... Marcin, właśnie, co jeszcze? No właśnie, dla mnie największym wyzwaniem, jestem tatą trójki dzieci, największym wyzwaniem zawsze było dla mnie utrzymanie porządku w ich pokoju. Te wszystkie maskotki, zabawki, no i ubrania czasami nie mieściły się. Drodzy Państwo, razem z nami dzisiaj Marcin Fabisiak, specjalista od rozwiązań domowych, domowych. Witam Cię, Kasiu, witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, zobaczcie, worki do pakowania próżniowego, wystarczy je zamknąć, a kiedy otwieramy, one rosną, zabierają bardzo dużo miejsca. I co zrobić, aby przechowywanie nie tylko pluszaków, ale również pościeli, kołder, ubrań zimowych czy też letnich było bardzo proste? Wystarczy zadzwonić i kupić nasze worki próżniowe. Bardzo prosty sposób. Zamykamy je. Nasze worki do pakowania próżniowego są wykonane z bardzo grubego tworzywa. Mają tutaj podwójne zabezpieczenie. Dzięki temu zabawki, pościele, kołdry, poduszki są chronione przed wilgocią, pleśnią, zapachami, insektami. No właśnie, bo ten zamek powoduje, że wszystko będzie bardzo szczelnie zamknięte i nie będzie dostawało tam się powietrze. Dokładnie, one są hermetycznie zamykane. Używamy każdego odkurzacza, przykładamy do zaworu i kilka chwil wystarczy, aby oszczędzić aż 4 razy więcej miejsca. No takiego efektu się nie spodziewałem. Zobacz. I jeżeli jeździsz ale na zobacz, wakacje... Ale zobacz, poczekaj, bo tu jest zaworek. Rzeczywiście to powietrze nie ucieka. Tak, oczywiście powietrze nie ucieka. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten zawór posiada dodatkowe zabezpieczenie. Dzięki temu nie musicie od razu sięgać po zamknięcie. Można chwilę odczekać, sprawdzić, czy na pewno całe powietrze jest odpompowane i zamknąć za pomocą dołączonej zakrętki, ale mówiliśmy o pościeli również. No właśnie, bo dla mnie największym problemem jest przechowywanie pościeli. Bardzo często przyjeżdżają do nas znajomi i chcąc ich ugościć, chcąc, żeby zostali u nas na noc, zawsze musieliśmy mieć w zanadrzu komplet pościeli, komplet poduszek, komplet kołder, komplet poszewek. Wiązało się to z problemem, bo przechowywanie takiej ilości różnych akcesoriów do snu no, zabierało dużo miejsca w szafie, ale już teraz, szanowni Państwo, tego problemu nie będziecie mieli. Dokładnie tak, zwróćcie Państwo uwagę, jak przechowujemy. Przechowujemy w szafach, przechowujemy na półkach i pościele zwłaszcza, które są puchate, czy są to chociażby kurtki puchate, czy polary, zajmują ogrom miejsca, a ze Storage Plus te 4 wielkie pudełka zamienicie na 4 płaskie worki. Wystarczy znowu przyłożyć dowolnego rodzaju odkurzacz i odessać powietrze. W tej chwili już widzicie, jak zmniejsza się objętość tych poduszek. No nie każdy z nas ma duże mieszkanie, czy też duży dom. Zazwyczaj mieszkania są niewielkie, a przechowywanie tego typu rzeczy bywa kłopotliwe. A nie dość, że bywa kłopotliwe, to jeszcze często pojawia się bałagan, bo te rzeczy się wysypują nam z szafy, no i sprawiają, że poszukiwania bywają trudne. No właśnie, Kasiu, bo miejsce i tak naprawdę oszczędność tego miejsca to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest to, że nasze worki próżniowe Storage Plus chronią przed wilgocią, przed kurzem, przed przykrymi zapachami i co najważniejsze, przed niechcianymi lokatorami naszych domów, przed molami. A tak, dokładnie tak. Przez to, że odbieramy dostęp powietrza właśnie do tych worków za pomocą odkurzacza, nie dość, że są chronione właśnie przed tymi nieproszonymi gośćmi, to także nie pojawiają się nieprzyjemne zapachy. Może chciałbyś spróbować taki worek, proszę, tutaj? Pewnie, że chciałbym. Wiesz, ja mam wrażenie, bo tutaj spakowaliśmy 1, 2, 3, 4 rzeczy. To są swetry, to jest jakaś bluzka, to jest niesamowite. Ale zademonstrujmy, jak... Rozpakujmy, dobrze, zobaczmy, co my tu mamy. No ja mam wrażenie, że tu mamy jakiś niewielkiej... Cieniutki ręcznik, tak, albo kocyk, no. Tak. Ja mam takie wrażenie, wiesz, to zajmuje bardzo mało miejsca w szafie. I proszę bardzo, nie no, szanowni Państwo, to jest niewiarygodne, jak bardzo zmniejszyła się pojemność. Tutaj mamy... 2 koce. Tak, ale takie puchate są. Takie puchate, puchate tak. Są te koce i zwróć uwagę, że one nie są w ogóle pognięcione.
Że tak, mimo tego, że ten worek tak się skurcza, to w środku rzeczy zachowują swój kształt, swój zapach, świeży zapach prania, można swobodnie schować do takiego worka. No dobrze, a teraz pokażmy tak, zamknijmy. Tak, zamykamy. Ten worek to jest zamknięcie bardzo, bardzo wygodne właśnie. I bardzo intuicyjne. I tak naprawdę, żeby wystarczy raz przeciągnąć, ale jeżeli chcemy mieć pewność, że na pewno jest wszystko ok, przeciągamy dwa tak, razy. Tak, drodzy Państwo, tutaj właśnie znajdują się te podwójne zabezpieczenie. Do każdego worka dołączony jest taki klips. Tym klipsem przeciągamy powoli w jedną stronę. Dzięki temu mamy pewność, że do środka nie dostaną się żadne insekty, żadne nieprzyjemne zapachy, wilgoć, pleśń. Chociażby kurz, prawda? Czy chociażby kurz. Bardzo proszę, przykładamy odkurzacz. Dobrze, uwaga. I zobaczcie, drodzy Państwo, jak to się maleje wszystko tutaj... Maleje w oczach. Tak, maleje w oczach. To jest niesamowite. I znowu, tutaj mamy ten zawór, który jest dodatkowo zabezpieczony przed właśnie... Przed tym, żeby powietrze nie uciekało zbyt oczywiście, szybko. Oczywiście, że tak. Dodatkowo mamy, do każdego worka jest dołączony zawór, ale, bo mamy w podstawowym zestawie trzy worki. Tak, mamy worek jumbo, mamy worek duży i mamy worek średni. Tak, ale dodatkowo jeszcze mamy worki podróżne. Do czego służą worki podróżne? Tutaj mam zapakowany... Taką bluzę. Często jest tak, że linie lotnicze każą nam dodatkowo płacić za większy bagaż. Za większy bagaż albo za zbyt dużą walizkę, bo rzeczywiście niektóre rzeczy do tych walizek się nie mieszczą, no i musimy rezygnować z tych małych kabinowych na rzecz tych dużych, które, a później z nimi mamy problemy na lotnisku. Właśnie, a tutaj mamy taki worek podróżny, który dostajecie Państwo dodatkowo. On ma taką specjalną konstrukcję, dzięki temu każdy rodzaj ubrania można złożyć. Tutaj, jeżeli możesz mi pomóc, zamknąć i w walizce nie dość, że rzeczy będą uporządkowane, można rozdzielić również rzeczy brudne od czystych i wiedzieć po prostu, zachować porządek w walizce i mieć pewność, że żadne dodatkowe opłaty nie będą naliczane. Ale mówiliśmy o worku jumbo, może przejdziemy do tego... Jumbo. Tak, to jest tak, coś, mój mnie ulubiony fascynuje. Worek. Drodzy Państwo, tutaj mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć poduszek, z tyłu jest jeszcze kołdra i to wszystko zapakowaliśmy do jednego dużego worka. W tej chwili go otworzę i zobaczycie Państwo, ile miejsca zajmuje. Kasia, ja widzę, że tu są różne kolory, tak. Ale ja nie jestem w stanie uwierzyć, że to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałaś, zmieściło się do tego worka. No ja wiem, że on ma duże wymiary, tak. Ja wiem, bo on ma 70 cm szerokości, metr wysokości, ale jeszcze 40 cm ma grubości. Tak, tak, rzeczywiście. I on tak wygląda po spakowaniu. Tak wygląda po spakowaniu, drodzy Państwo, otwieram w tej chwili. Otwórzmy, bo to jest niewiarygodne. I zobaczcie, zaoszczędzicie aż 4 razy więcej miejsca w Waszych szafach. Do każdego worka dołączony jest taki specjalny klips. W bardzo prosty sposób można taki worek zamknąć i schować go, słuchaj, nawet za szafą, bo jest tak płaski, że zmieści się za każdą szafą, czy pod łóżkiem nawet się zmieści i mamy pewność, że żaden kurz, żadne mole, insekty się nie dostaną do środka. On jest w tej chwili zamknięty. Zwróćcie Państwo uwagę, jaki jest gruby. Naprawdę jest tutaj bardzo gruby. Mamy tutaj kołdrę, mamy kilka poduszek, poduszek dekoracyjnych, poduszek do spania i w tej chwili odessamy i spróbujemy, powietrze. Tak jest, odessać powietrze. Ale wiesz co, Kasia, zdarza się, że jak wyjeżdżamy, my też zabieramy ze sobą poduszki czy koce i wtedy... I już widać, tak. Już widać. A w samochodzie wiesz, jak to jest w bagażniku, kiedy te rzeczy rosną nam i ograniczają pole widzenia. O tym właśnie mówię. Kiedyś mieliśmy taki problem, że te rzeczy były wszędzie. To powodowało dyskomfort i kierowcy, i pasażerów. W tej chwili nie mamy już tego problemu, bo worki Storage Plus są fantastyczne. Oczywiście, że tak. I drodzy Państwo, tak właśnie działają worki do pakowania próżniowego Storage Plus. Jak było przedtem, jak jest teraz. To jest niesamowite. Chyba to widzicie. Jest po prostu niewiarygodne. Chyba widzicie. Ale mówiliśmy też o pluszakach. Poznajesz? Poznajesz, co to jest? Trudno poznać tego misia. Naprawdę, w takim stanie trudno, ale ja myślę, że bardziej go poznam, jeżeli otworzysz torbę próżniową. Myślę, że na pewno wtedy poznasz. Zwróćcie Państwo uwagę, jak cienki jest w tej chwili ten miś. I uwaga, otwieram. I też otwieranie jest bardzo proste, bardzo intuicyjne. Jak zwykłe worki strunowe. I zwróćcie Państwo uwagę, Storage Plus to jest nie dość, że porządek w szafie, to jeszcze nawet 80% więcej miejsca w Waszych szafach.